Dobra, to możemy chyba zagrać. Zobaczymy, ile przeżyjemy. Będzie tak, na każdą śmierć będzie jeden reset. Przynajmniej będziecie modlić się o to, żebym nie ginął. Pasi wam? Tak, Tomek już mnie szuka, tak. Tak. Nevich, chcesz, żebym zagrał w DayZ? Nie, no. Znaczy tak i nie. Tak, w sensie zagrałbym nie, w sensie nie teraz. Nie mam teraz ochoty kompletnie. A, chcę dobrze poczopować kamień. Ja w ogóle sporo surowców. Tylko czy ja mam jakieś pożywienie? Mam, tylko musiałbym zrobić ognisko jakieś. No by się w sumie gdzieś tu było osiedlić nawet. Widzę, że chwilowo jest to pusto. To mamy przesrane co kilkanaście sekund reklamy. O. Mam tyle drewna, że prawdopodobnie mógłbym już zrobić jakąś haciendę. Wood shelter, no spokojnie. A mam drzwi? Nie, drzwi to się zaraz zrobi. Czy kojarzę grę World of Goo? Oczywiście, że tak. Stara, dobra gra. Boże, ile tu jest drewna? Ile tu jest surowców? To się źle skończy, ja to wiem. Ja to wiem, że to się zaraz źle skończy. Minecraft wersji HD. Nie, ta gra jest kompletnie inna od Minecrafta, naprawdę. Minecraft to pikuś przy tym. No ja się ulokuję tutaj. O! O proszę. Jakieś... Ej, to jest nawet dobra miejscuwa, tak wiecie, na początek tylko. Naprawdę dobra miejscuwa. Zróbmy szybko drzwi. Nawet tegoż domku nie potrzebujemy. Wystarczy, że drzwi zrobimy. Jedne, drugie. Przynajmniej będzie w miarę ciężko tutaj się dostać. Bez kitu. Już mi się podoba tu. Komuś zaciupamy mieszkanko. Nie ma tak jak kopać kamień siekierą. A jak? A jak? Musimy się pospieszyć, zrobić szybko sobie ognisko, żeby trochę jedzonka przetopić, w cudzysłowie oczywiście. Dobra, ognisko, drzwi są. Zróbmy tutaj jedne drzwiczki. O, dobra, jedne drzwiczki są. Zaraz drugie zrobimy, zrobimy ognisko, będzie fajnie. Będzie kumbaya, my lord i te sprawy. Co to za gra? Pyta się Avira. Aviranat. To jest Rust. Taka śmieszna gierka. Bardzo nawet śmieszna. A, teraz zmienili sposób używania i trzeba przytrzymać E. Żeby cokolwiek tutaj zrobić w tym. Dobra, spoko, żaden problem. Chwila, bo już tutaj trochę tego mam z tego. W ogóle chyba zmniejszyły ilość wypadania rudy, albo mi się wydaje. W ogóle zmniejszyły tę ilość tych okienek. Wszystko zmniejszyli. Wszystkie jest mniej. Ciekawe. Skrzyneczka jest, dobra, skrzyneczką się naraz posłużymy na razie. I zostawimy w niej kilka rzeczy, żeby na wszelki wypadek... A zresztą w sumie nawet jak zginiemy, to się tutaj zresztą nie odrodzimy w sumie. Jest to bez różnicy. Tak poprawdzę, czy coś tu zostawimy, czy nie zostawimy. Ale no, jak już zostawiamy, to dobra. Trzeba patrzeć, czy nikt nie idzie, bo jestem aktualnie kompletnie bezbronny, póki mi się nie zrobi trochę metalu, nie przetopi. W ogóle możecie tam znajomym podesłać, że znowu gram w Rasta w tym momencie. Niektórzy w sumie lubią tę grę, a nie mogą grać niestety w nią. Gdzie tu mój domek był? Tu. W ogóle tak trochę ukryte jest to wejście, to dobrze. Dobra, jedzonko się zrobiło. Zrobiło się, uff, dobra, nie umrzemy z głodu. Dobra nasza. Tylko teraz tak, z tego co widzę... dobre jaja są, bo... możemy albo jedno, albo drugie... Boże, czemu tak mało miejsc jest w tym, kurde felas?
Musimy dwa ogniska zrobić. Strasznie mało miejsca jest. Na przykład teraz nam się siarka nie zrobiła przez to, że mieliśmy mięsko i mięsko zajęło surowe i upieczone dwa miejsca, a trzy miejsca by były z metalu. Taki syf. Trochę utrudniają tą grę w tym momencie. Tak, ognisko w drewnianym domu, boskie. No, no to jest raz, no. To jest właśnie raz. A tu niech się, kurde, robi. O, tu niech się to drugie robi. O, ej, dobry patent. Nie, tu niech się to nie robi. Niech się tu robi. No, najeżdżaj. Z tego co się teraz chyba jest w ogóle rozbieżność między metalem a siarką. Ciekawe. Doprawdy ciekawe. Nie powiem, że nie, bo bym skłamał. Dobra, pozbierajmy dalej te surowce. Póki co jest całkiem fajnie, bo nic się złego nie dzieje. Tylko nie mamy tu zwierzątek. A to znaczy, że byśmy musieli gdzieś wyruszyć. A to już mi się nie podoba. Że GameCrates nie dają niezłego ciała, bo co chwilę są resety. W sensie lagi. Ja nie resetuję nic, jakby ktoś się pytał. Jeżeli małpek albo krzyż jest na czacie, to zmieńcie grę, w którą aktualnie gram na Rasta na Twitchu. Byłby wdzięczny. No, czopaj, czopaj, czopaj drewno, czopaj, czopaj. Taka ta gra jest dobra, w sensie ona jest, wiecie, ona nie jest skomplikowana jakoś szczególnie, ale jest fajna. Można powiedzieć, to się gra. Puka, stuka, czopa, ginie co kilka, kilkanaście minut. Emocje są jak rzadko w której produkcji. Naprawdę. Dobra, dużo metalu. Fab, fab, drewno. Okej. Przydałoby się jakieś zwierzątko. Po pierwsze dla mięsa, po drugie dla skóry, bo nie mamy skóry. Boże, gracz jakiś. Co do... WTF? No chyba sobie jaja robią. LOL. No, co to było? Jak tam, jak to tam samolot przeleciał? Ktoś może właśnie wytłumaczyć, co się właśnie wydarzyło? Bo nie jestem do końca przekonany. W sumie. O, drewno się skończyło. Ej, szybko drewno się kończy. Mamy trochę siarki, trochę węgla. Dobra. Trochę metalu, już może będziemy mogli coś zrobić ciekawego. Ojejku, przepraszam. I się, kurde, popsuło. O, dobra. Więc tak, pistolet możemy już zrobić. Okej, okay. To już jest sukces. Nabojów mamy 5, na szczęście naboje jeszcze możemy też wytwarzać. Tylko sam sobie pistolet trochę też się wytwarza. Niestety boli mnie to, że nie mamy jeszcze tyle skóry, żeby wyrobić sobie śpiwór. To by się bardzo przydało. Tu pole w polujący na samotne, bezbronne brzozy. O,
Strasznie szybko się teraz drewno zużywa, z tego co już widzę. Albo nie, może tak po prostu tam było mało drewna, nie wiem, no nie mam pojęcia, ale... Cholera go w sumie wie. O, albo po prostu przedmioty się szybciej przytapiają, nie wiem, może tak. Może tak być w sumie, też jest możliwe. Może się po prostu szybciej przedmioty przytapiają. Dobra, ile się to będzie się robiło? O, zrobiło się chyba. Jej, mamy pistolet, jeszcze tylko zrobić trochę nabojów. Naboi? Dobra, naboi czy nabojów? Naboi chyba, nie? Bo nabojów tak trochę gimbusiarsko brzmi. Mroshi pisze, że to jest kurczę dobra gra, ile kosztuje? O Jezu, ktoś strzela, zmieni chyba odgłosy broni. Ej, bez kitu. Odgłosy broni zmienili. Niestety nic nie kosztuje, bo nie za bardzo da rady ją teraz kupić. Niestety. Nie ma możliwości jej kupna. To jest największy problem tej gry. A może i plus. Zależy na to spojrzeć w sumie. Dobra, i teraz naboje. 21 naboi. No ale się stychnie. Dobra, dwa sobie mięsko zostawimy, dwa weźmiemy. Drewienko zostawimy. Okej. I wszystkie rzeczy tutaj zostawimy. Tak, nic specjalnego nie możemy teraz wyrobić w sumie. A i możemy wrzucić też trochę rzeczy do ogniska, z tego co widzę. Trochę nam tutaj mamy rzeczy. A sobie tu jest drewna. 44, dobra. Dobra. Okej, niech się tam przytapia spokojnie. A my jedziemy. Idziemy na połowanie. Ogólnie ja zostałem ci gościu. I ja już wiem, że nie chcę na niego się natknąć. Szczególnie jak nie mam inwerta. Ale poszedł zupełnie i drugą stronę, to mnie cieszy. To mnie cieszy. I to bardzo. Kurczę, to jest ta skóra, jakieś zwierzątka, cokolwiek. Cholera. Potrzebujemy skóry ze zwierzątek. Jezu, zombie. Może zombie. Jeszcze przycięło. Może ciemno, nic nie widzę, a mnie zombie atakuje. Zajebiście. Dobra, jest zombie. Dobra, padło. Czy coś miało przy sobie? Blueprint na M4, wow! Wow! Tylko nie ma amunicji, ale... Mamy M4, ludzie, możemy M4 zrobić. Tylko amunicję jeszcze do M4 i jesteśmy imba. Tu jest trochę... Tu trochę nas razi promieniowanie. Ej, pierwszy raz bym mógł zrobić M4 w tej grze. Zajedwabiście. W ogóle nie wiem, czy nie jesteśmy koło tej mojej doliny takiej. Tam, czy to jest tam dolina, czy tam wcześniej. A podejdźmy. Ja widzę, że Hawk do mnie pisze, ale Hawk na razie gram sam. Nie odpisuję ci, wybacz. Nie bij mnie, nie obrażaj się. Coś się przycina troszeczkę. Dobra, jestem. Jakiś blaszak tu jest? I w ogóle zombie. Lol. Się trochę tnie, nie wiem czemu. Uuu, zombiak padł. Czy ja tam do niego... Nie dosięgnę. Lol. Coś słyszę. Taka
Chyba sam siebie słyszę, podejrzewam. Nie ma nic. Nic niestety praktycznie nie widać. Zombie. Może teraz tego nie widzicie, ale ja widzę. Padł. Padło raczej. A, trochę... nie siarki, tylko gunpowderu, czyli... Jak to się zwiało gunpowder? Proch strzelniczy. Moskit, już wiem, kto leciał tym samochodem. To Tomek. Samolotem, przepraszam, samochodem. Dobra, wracamy do naszej siedziby. I coś czuję, że chyba ogólnie zakończymy streama. Znaczy nie wiem, bo teraz jest noc. W sensie noc w świecie realnym, a noc w świecie realnym taka pora dnia, rozumiecie? To oznacza to, że ogólnie noc trwa bardzo długo. Że chyba, nie wiem, tam, przynajmniej tak wcześniej było, nie wiem, czy to nie zmienili. Że tam kilkanaście minut trwa dzień, a kilkadziesiąt minut trwa noc w grze. Dobra. A trochę rzeczy się zrespiło u mnie, koło domciu, to jeszcze szybko je wykopię. Wracam do domciu. Dawaj kogoś do kompanii. Nie no, dzisiaj nie, dzisiaj jest zbyt... Dzisiaj sobie przypominam, jak to się gra, ale jutro czy pojutrze możemy zagrać, spokojnie. Możemy sobie zrobić jakieś takie oficjalne ogłoszenie, oficjalny strumyk zrasta. Bo dzisiaj w sumie strumyk głównie dotyczył Medievala. Robi się ciemno. Nawet bardzo, bym powiedział. I już nic nie widzę. Nawet nie widzę, czy tu gdzieś jeszcze jakiś sro... Jest tu coś, jest, widzę jakiś... O, jest. Właśnie tylko ten kamień wydobędziemy i spadamy do domciu. O której zrobisz następny live zrasta? No nie wiem, naprawdę chciałbym powiedzieć, ale nie wiem. Dobra, już ledwo co widać. Naprawdę, chyba sami widzicie, że ledwo co widać. Gdzieś tu wchodzi się do domu. O. Jest. Home sweet home. Niestety nie mamy, kurde, felas. Ech, materiałów na śpiwór, dzięki którym byśmy mogli się w tym miejscu odradzać. Wielka, wielka szkoda, nie powiem, że nie. Patrzmy, czy coś ciekawego. Możemy M4 sobie skraftować, ale to M4... kompletnie na nic nam się w tym momencie nie przyda. 200 fragmentów metalu, no to dosyć sporo jednak. Jednakże mówię, no na nic nam się nie przyda w tym momencie. Ile mamy fragmentów? Tu robi się metal. Mamy teraz 76 fragmentów metalu. I... no, stówkę mamy, no. Czyli bez szału. Jak sami widzicie. Ogólnie, bez szału. Greetings from America. O Boże. Hello. Czy zagram dzisiaj jeszcze w jakieś inne gry? No nie, zaraz ogólnie będziemy kończyć, bo się robi już późno, a muszę w sumie o 6 chyba wstać. Między 6 a 7 powinienem dzisiaj wstać, więc niefajnie, bardzo niefajnie niestety. No ale bywa i tak, tak? Czemu nie ma 720p, pyta się Mas. Mas, nie ma 720p z tego względu, że aktualnie tak naprawdę streamujemy na GameKrecach. Ale ej, w sumie może... nie wiem jeszcze o której, bo jutro muszę być rano w jednym miejscu. Potem muszę popracować i tak po południu byłbym wolny. To można byłoby spróbować zebrać ekipę i zagrać znowu w Rasta i coś zrobić. To byłby nie najgorszy pomysł. Ręcznie zrobić M4 z kawałków metalu, to powinny być jakieś bronie jak w Metro, ten karabin podstawowy. Barden, ale pamiętaj, że to jest, wiesz, to jest gra w takim mega, mega stadium alfa, no to nie wymaga zbyt dużo. Podejrzewam, że nie wiem, czy będzie dokładnie to, co powiedziałaś teraz, napisałaś, ale prawdopodobnie będzie coś bardzo podobnego. Ja bym się osobiście naprawdę, ale to naprawdę nie zdziwił, gdyby było coś bardzo podobnego, o czym właśnie napisałeś.
Dobra, macie do mnie jeszcze jakieś pytania, jeśli chodzi o Rasta, bo ogólnie będziemy kończyć, ale możemy jeszcze sobie, wiecie, możemy sobie pogadać w tym momencie przy ogniu, przy ognisku, nawet dwóch ogniskach w nocy, ciemno, głucho, wszędzie, co to będzie, co to będzie. O kto jutro stream? Boże, mówiłem, że nie wiem, o kto jutro stream. Kurczę. Mam nadzieję, że też wam nie przeszkadza to, że aktualnie obraz jest zrobiony tak, że jest główny, 99% ekranu zoomuje raz, a na dole jest ten mały paseczek. Zrobiłem to tak, ponieważ o wiele łatwiej będzie mi się przechwytywało obraz z Rasta w OBS-ie. No i w ten sposób się troszeczkę widać tego na dole paseczka, ale to chyba nie jest takie problematyczne, podejrzewam. Gdzie stary dom? O Jezus, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę nie wiem. Zaśpiewajmy muzykę, piosenkę. Czemu jest trawa w domu? No bo mamy dziurawą podłogę. Mamy dziurawą podłogę, dlatego. Dobra, jak będziemy ogólnie kończyć, to ja tutaj wszystko sobie pochowam, że jak się ponownie pojawię w grze, żeby niczego w sumie nie stracić, żeby nikt mi tego tak naprawdę nie zabrał, bo w tym momencie, jeżeli to zostawię, to ktoś tu będzie mógł się włamać i nam to wszystko zabrać. A tego nie chcemy. Jednak to nie jest jakieś, nie są, jak wiecie, to nie są jakieś bogactwa, ale to zawsze jest coś. Coś, co zajęło mi te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut, żeby zebrać. I utrata czegoś takiego zawsze boli. Polecam serię You Are Being Hunted. No okej, dobrze, że polecasz, ale ta gra jeszcze nie wyszła, chyba nawet w alfie, nie? Kajta relacja z meetingu, ojej, będzie kiedyś. O co chodzi w tej grze? Wolfie, chodzi o to, że to jest takie połączenie Minecrafta z DayZ. W sumie bardziej DayZ Garry's Moda z Minecraftem, bo za grę odpowiada twórca Garry's Moda, czyli Gary Newman. No i zabrał się za takie klimaty survivalowe, czyli musimy bić świniaki, bić kurczaki, bić jelonki, czopować drewno, wydobywać kamienie, czy raczej metal z kamieni i ogólnie przeżyć. A jako, że to jest gra multiplayerowa, coś bardziej w stylu w sumie mniej więcej MMO, czyli wszyscy gracze są ściśnięci na jednym serwerze, to ogólnie zginąć to jest bardzo, ale to bardzo łatwo. A tak nawiasem mówiąc, czy mi się wydaje, popatrzcie na siekierę, czy mi się wydaje, czy twórcy poprawili wygląd siekiery? Jakoś taka dłodniejsza ta tekstura się wydaje, nie? Czy ta gra jest za darmo? I tak, i nie, jak ja to lubię odpowiadać, jeśli chodzi o Rasta. Z tego względu, że ja za grę w tym momencie zapłaciłem ani grosza, i teoretycznie każdy mógłby do niej dołączyć, gdyby nie to, że po początkowym napływie graczy twórcy zamknęli możliwość rejestracji do gry, czyli tak naprawdę rejestracja jest zamknięta, dostają się tylko nieliczni ludzie w ciągu dnia, którzy mają kod, który można wygrać w niektórych konkursach na forum poświęconemu Rastowi, poświęconym Rastowi, no i ogólnie gracze mniej więcej grają ciągle ci sami. Chociaż podejrzewam, że ich populacja się mniej więcej zmniejsza, bo no, faktem trochę no, gra może nie tyle nudzi z czasem, ale jednak oni wybywają troszeczkę. Czy zamierzam grać 7 Days to Die? Planuję. Tylko kurczę, gra trochę droga jest, bo kosztuje $35 w tym momencie. Gra kosztuje $35 i z tym jest problem, z tym jest duży problem, no bo to nie jest mało, nie? To nie jest mało, aczkolwiek myślałem, znaczy nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale myślałem, że moglibyśmy zrobić jakiś event właśnie taki, o Boże, nie gaś, event w sensie taki mega strumyk, w którym gram w Rasta i zbieram na 7 Days to Die, 7 Days to Die na dotację, bo to kosztuje $35. O, nie wiem, czy to by wam pasowało, nie wiem, czy to było zbyt zachłanne z mojej strony według was, nie wiem, nie chcę, wiecie, nie jestem jakaś, wiecie, żydziocha pazera, no ale jednak $35 na grę to jest dosyć sporo, a ostatnio trochę powydawałem pieniążków. Było od razu mówić o tych konkursach, no konkursy, no nie wiem, jak w tych konkursach w sumie się wygrywa, nawet nie wiem, czy wygrywają ludzie w tych konkursach, ponoć wygrywają, nie wiem. O Synergy słyszałem, kiedyś planowałem to zczachać, ale w sumie nie. Ta gra polega na czopowaniu, zabijaniu, budowaniu i krzyczeniu do mikrofonu ze złości. I jeszcze zapomniałeś o jednym malunkim detalu. O waleniu pięścią w stół.
Polak się pyta, KB Polak pyta się, czy dużo go minęło. No sporo w sumie, całkiem sporo bym powiedział. Nawet bardziej niż sporo. Nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie o tym pomyśle. No bo ja bym Seven Days to Die w sumie nawet zagrał. Nie jest to może gra na moj, wysoko na moim priorytecie. Ale jednak ostatnio się zainteresowałem. Tylko no, $35, kurde, no ponad 100 w tym momencie. Sporo. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Cywilizacja 5 kosztuje ponad 35 euro. No ale cywilizację można dostać zazwyczaj bardzo tanio gdzieś, nie? Nawet bardziej niż tanio. Po paręnaście złotych może cywilizację i dodatek, no troszeczkę oczywiście drożej, ale też jednak stosunkowo niedrogo. Okej, okay, dobra, nie będę to zbytnio przedłużał. No, jeszcze trochę minie, zanim będzie dzień, bo ogólnie wszędzie jest ciemno. Nawet nie ma co wychodzić, chyba żebym podjaśnił tutaj sobie w sterownikach ogólnie obraz, ale to byłoby trochę cheatowanie. Niespecjalnie mi się chce w tym momencie bawić, bo jest już późno i muszę iść spać. Ale do Rasta wrócimy, o ile... Mam nadzieję tylko, że też w końcu zrobią tą opcję z invertem, bo zrobili teraz normalne menu z opcjami, powiedzmy. Są opcje, są tu też jakieś opcje. One praktycznie nie działają. One praktycznie nie działają. Invert też nie działa. Nie, invert nie działa, normalnie jest. Tak, mam plany grać w GTA 5, tak, tak. Ja ogólnie mam taką rozpiskę gier, w które mam zamiar grać i ich trochę w ciągu najbliższych kilkunastu lub kilkudziesięciu dni się namnożyło i nie wiem, kiedy znajdę to wszystko w sumie czas. Naprawdę. To jest masakra, ile w tym momencie gier będzie wychodziło, to jest przegięcie. Ej, mamy już prawie metalu na M4, tylko niestety no siłą rzeczy nie mamy w tym momencie jak zrobić naboi, bo nie mamy planów na nie, nie mamy schematów. Nie, Rasta nie ma na Steamie, jest tylko w przeglądarce. Dlatego jest na dole taki paseczek tutaj na dole. Tu na dole macie paseczek właśnie. Bo grałem w oknie, w sensie w przeglądarce. Ach, dobra, dzięki wam za uwagę. Teraz będzie kilka resecików na GameCredsach. Do tematu Rasta wkrótce jeszcze wrócimy. Ja ogólnie się w sumie zawijam. Apophis, twoich dwóch MP5 nie ma, bo był całkowity reset i wszystko zlikwidowali, łącznie z tam z zawartością mapy, jak i umiejętnościami, które miałeś i rzeczami, które też miałeś, więc jest syf. Dobra, dobranoc wszystkim, płynanoc, do Rasta jeszcze wrócimy. Mam nadzieję, że w sumie jutro, a raczej na dobrą sprawę dzisiaj. Trzymajcie się i pa pa! A, jeszcze tylko w międzyczasie schowałem sobie rzeczy. Do ekwipunku, żeby nikt tego nie zabrał. No. Dobra, teraz serio. Pa, pa.